Radio Jazz FM. Gramy dla Was i dzięki Wam. Wywiady Jazz Duits dla Radio Jazz FM. Bernard Masei, witam Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam Cię serdecznie, witam wszystkich. Na początek mam takie pytanie. Na jednym z portali na Facebooku przy prezentacji kolejnego filmiku z piekielnie zdolnym dzieckiem grającym na swoim instrumencie rozgorzała taka dyskusja, stworzyły się dwie grupy. Czy to jest wtedy szczęśliwe dzieciństwo, czy to jest właśnie nieszczęśliwe dzieciństwo? Ty masz bardzo duże doświadczenie, jeśli jako pedagog spotykałeś bardzo różnych studentów, sam niewątpliwie byłeś zdolnym dzieckiem, sądząc z tego, jak daleko zaszedłeś. Jak ty czujesz, czy to, jak małe dziecko, taki, nie wiem, 5-6-latek gra Chromatic Fantasy na gitarze basowej na fretlesie, czy to on jest, myślisz, że to jest przerost ambicji rodziców, czy odpowiedź na jego wewnętrzne talent? Jak byś... A powiedz mi, to będziesz na takim poziomie zadawał trudne pytania? Pierwsze pytanie i od razu siekiera. Muszę ci powiedzieć, że ja lubię tę rozmowę z tobą, Jerzy. Bez wazeliniastwa, ale bardzo lubię. Słuchaj, nie myślę, że nikt się nie podejmie do tego, żeby odpowiedzieć jakoś w jakiś sposób jednoznaczny na to pytanie, bo tak jak szalenie jesteśmy różni we wszelkich obszarach, tak też myślę, że bardzo różne to przybiera formę. Myślę, że są i dzieciaki szczęśliwe, i dzieciaki nieszczęśliwe, i gdzieś cała kupa pośrodku tego wszystkiego. Kiedy zaczynają grać i czy to jest fajnie dla nich, czy to jest niefajnie, naprawdę trudno odpowiedzieć. Kiedyś mi się wydawało, że wiesz, że takie straszliwie wczesne rozpoczynanie tego wszystkiego powoduje, że dzieciak no chyba jednak nie jest zbyt szczęśliwy, ale potem po drodze spotykasz takie jakieś wybitne bestie, jak na przykład Hadrian, którego znasz, Hadrian Farrow, basista wybitny, Samouk, Który nie zna zapisu nut, a równocześnie gra z Hiromi i z Chickiem Kuriją, te wszystkie mega trudne partytury, które trzeba objąć w jakiś sposób, które ludziom, którzy czytają nuty, bardzo biegle przysparzają wiele problemów. I wiesz, no Hadrian też był takim dzieciakiem, co siedział zamknięty i ćwiczył. I weź go zapytaj też, czy on jest nieszczęśliwy z tego wszystkiego, czy nie. No jest mega szczęśliwy, więc kurczę, nawet, a wiem, że chyba tam bardzo rodzice dopomagali w tym, żeby on ćwiczył i pracował, chociaż się mogę mylić, ale ja sam, jak w tych moich strzelcach opolskich, w których się urodziłem, które kocham, mama mnie zaprowadziła, bo to był jej pomysł, do szkoły, wiesz, na akordeon. Swoją drogą musisz wiedzieć, że to jest jakaś dziwna zależność, że wielu perkusistów zaczynało od akordeonu. Naprawdę wielu, bo to jest aż bardzo... Zaczynamy myśleć o tym, żeby jakiś nieformalny klub założyć, wiesz. I to gdzie? No ja nie byłem szczęśliwy. Już byłem stary, biorąc pod uwagę, wiesz, że tak powiem, normalny tryb pracy takich dzieciaków w edukacji muzycznej, bo miałem 8 lat, jak zacząłem grać na akordeonie. Byłem totalnie nieszczęśliwym gościem, mieszkałem na Śląsku Polskim, chciałem grać w bala, a nie brać się chodzić i tłuc na akordeonie, szła dzieweczka do laseczka. I to były naprawdę sceny dantejskie w domu, bo ja się dałem, ja robiłem, wiesz, oczywiście małe dziecko, więc ryczałem, nie chcę, tu panie nogami, wiesz, mama mnie ciągnęła za uszy do tej szkoły, bo to było jej marzenie zawsze, żeby ona chciała. Ale stary, jak ja mam dzisiaj, bo mama już nie żyje, jak ja bym jej, nie jestem w stanie jej podziękować za to, co mi oferowała, wiesz. Też wiele czasu spędziliśmy na rozmowach o tym, że jestem dobrym przykładem, że edukacja działa. Ja wierzę w edukację bardzo mocno, dlatego że jak zaczynałem, popatrz, wylądowałem na rozmowie z tobą z pięknym napisem Just Do It, bracie, chłopak, który pochodzi z małego miasteczka ze Strzelec Opolskich, gdzie wtedy, kiedy się tym zacząłem interesować, to było może 5 osób w całym miasteczku. I czy ty myślisz, że ja, wiesz, jakieś miałem specjalne inklinacje w kierunku trudniejszej muzyki? Ja słuchałem te wszystkie sztangerki, które tam leciały, wiesz, bumcyk, 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 i byłem szczęśliwy.
I mało tego, pamiętam jeszcze te pierwsze nagrania tych jazzmenów, którzy później zostali, niedługo później zostali moimi przyjaciółmi, co sobie ogromnie cenię, co brzmiało dla mnie jak kakofonia stary. To było kompletnie nie do zaakceptowania. Dla mnie to było jakieś dziwotwory w ogóle, co oni grają. I nie, ja sam nie umiem ci wytłumaczyć, kiedy to się stało, ani dlaczego to się stało, że miałem to wielkie szczęście, zawsze to podkreślam. Spotkałem gościa, mój pierwszy belfer miał bzika na punkcie jazzu i on mnie i moich przyjaciół kilku to wkręcił i nie wiem, kiedy był ten moment, że wiesz, klapka się przechyliła i nagle te dźwięki zaczęły przemawiać w sposób taki, który wywoływał głód, że nie dość, że mi się to zaczęło podobać, to więcej, ja chcę więcej, wiesz, chcę zrozumieć więcej, te dźwięki mnie pociągają. Potem doszło do tego, że to jest w ogóle rozkosz. Piękny akord zagrany, wiesz, piękny rytm zagrany powoduje, że ci... Ja pamiętam, teraz się z tego śmieję, bo perspektywa się zmienia, kontekst jest inny, ale pamiętam niektóre nagrania, jak usłyszałem pierwszy raz w życiu, to miałem wrażenie doskonałości, że to jest po prostu... To jest, nie da się lepiej, po prostu nie da się tego lepiej zrobić, ale od początku to niekoniecznie były tylko i wyłącznie takie jakieś akustyczne granie, bo pamiętam też, że usłyszałem Ala Jarreau, wiesz, i też miałem typu, albo Thomas Scotta z płyty Apple Juice, tam jest jeden utwór taki, że po prostu nie da się lepiej. I teraz, jak to się szybko stało, że synek, który miał 8 lat, nie chciał chodzić do szkoły i się czuł z tym nieszczęśliwy. W wieku 11 lat złapał się na tym, że siedzi w tej szkole sam. I nagle się zrobiła piłka w drugą stronę, że moi rodzice zaczęli na mnie patrzeć, czy on czasami nie jest troszeczkę zwichrowany, rozumiesz? No, fajnie szkoła muzyczna, ale dobrze jest, jak się nie wychylasz ponad to, co się dzieje naokoło. Ale trochę byś pobiegał z chłopcami za piłką, tak? No był tak, byłoby fajniej, wiesz, bo może jakiś dziwoląg z tego wyrośnie. No ale jestem dobrym przykładem na to, że edukacja działa. Tylko, że też oczywiście słyszałem historię o tym i też się spotykam czasami na warsztatach, gdzie widzę ewidentnie, że to rodzice mają ciśnienie na to granie i na muzykę i w ogóle, a dziecko nie jest zbyt szczęśliwe, ani nawet nie przejawia tego czegoś takiego, co mówi ci w środku, że to jest dobra decyzja. Trudno to nazwać, ale bardzo często, wiesz, poruszając się tylko w kręgach tak śliskich jak odczucia, widzisz, czy to ma sens, czy to nie ma sensu. Chociaż oczywiście w każdej chwili możesz się mylić. Ale nie chciałbym zabierać, nie udzielę ci odpowiedzi, czy to jest tak, czy tak. Tak jak ci powiedziałem, myślę, że jak w większości aspektów naszego życia są skrajne bieguny i cały środeczek, więc trudno nam ocenić. Bo zaraz ktoś wyjdzie z jakimś przykładem, a ja znam tam pana X-a, który, wiesz, a tam... Lepiej trzeba byłoby zapytać Joe'a Aleksandra, jak jemu było z tym, wiesz, myślę. Ja znam na przykład pana X-a, którego matka była przymuszana do gry na fortepianie przez nastoletnie lata i jak skończyła 18 lat, to się postanowiła i powiedziała: nigdy więcej fortepianu i ja tego swoim dzieciom nie zrobię. Mhm. I w ten sposób ani ten człowiek, ani jego brat, który również posiada w sumie niezły słuch muzyczny, obu ciągnie do muzyki i żaden z nich nie gra. Jednym z tych braci jestem ja. A, no, co ty mówisz? Co ty mówisz? Moja mama, która, ja świetnie rozumiem, że ona nie chciała grać, bo ona rzeczywiście słuchu muzycznego nie ma. Znaczy tego takiego tak. Ogólnego. No, lubi muzykę, jak coś jej gra, natomiast generalnie to. No i to rzeczywiście działa w różne strony i to zależy od kontekstu sytuacji. I tak jak mówisz teraz, że jak miałeś 8 lat, to widziałeś kolegów za oknem, a ty ćwiczyłeś z ciężkim instrumentem. I jeszcze wiesz, co było? Granie na urodzinach, matko. Zagraj cioci. Tak, ojej. Tak, zawsze. No. Okej, okay, wspomniałeś Hadriana Ferro, a ja tak chciałem jeszcze cię podpytać, ponieważ ty masz to szczęście trochę jak Joe Zawinul. Grasz tylko z wybitnymi basistami. Coś w tym jest, coś w tym jest.
prawda? To prawda, Bo to prawda. z Deanem Brownem jest Celine Marte, no z polskich basistów przecież, kurczę, no Michał Barański, a wcześniej Krzysztof Ścierański. Jakoś, czy ten aspekt, albo Globetrotter, gdzie nie było wystarczająco dobrego basisty, ale czy wcześniej na przykład Tomek Grabowy w Walkawayach z tego czasu? W dalszym ciągu gramy razem. I cały czas, tak, i cały czas Walkaway 20, no już pewnie pod 30 jesteście. 35 w tym roku. A 35 czujesz? No, w tym roku musisz mieć, no, w tym roku musisz mieć świadomość, że ta sytuacja, w której żyjemy, pozbawiła nas dwóch, mnie pozbawiło osobiście dwóch jubileuszy. Jednym z nich to jest 35-lecie Walkawayu, a drugim z nich to jest 50-lecie laboratorium. I były przewidziane naprawdę duże wydarzenia, nic z tego nie wyjdzie. No. 50 lat dla Bolki, czujesz? Wow, grubo. Nie wiem, no. Jakby troszkę nam to uświadamia tą drogę życiową. Kocham, którą tak. Ten. Ale no, właśnie, zrobimy to w przyszłym roku. Zrobimy, tak, bo to w końcu nie chodzi o datę, tylko chodzi o to, żeby była fajna celebra. Czy rola basu dla ciebie w muzyce jest jakaś szczególna, że za każdym razem są to wielkie osobowości, a nie ma takich, jakby powiedzieć, średniopółkowych muzyków? Wiesz co, ja mam trochę w ogóle, ja mam w ogóle taką prywatną trochę jakąś schizmę na punkcie nawet nie samego basu, ale dwóch postaci w zespole, czyli basisty, perkusisty. Zauważyłem prawidłowość, że taką, że to może nie prawidłowość, źle bym powiedział, ale nie umiem sobie, jak to powiedzieć? Po jakości sekcji rytmicznej jestem w stanie przed graniem już poznać mniej więcej, na jakim levelu to będzie. Nie da się stworzyć, nie da się, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, przynajmniej ja osobiście nie spotkałem propozycji artystycznej, w której sekcja byłaby taka sobie i z tego by wyszła jakaś wybitna jakość. Nie mówię o wirtuozerii. To w dalszym ciągu jest troszkę w tym momencie tylnymi drzwiami wracają echa twojej rozmowy ze mną w Krakowie, gdzie mówiliśmy o Steve'ie Rodbym z Pat Metheny Group, który nie jest wirtuozem, ale sekcyjnie swoją pracę wykonuje genialnie i to po prostu nie należy łączyć wirtuozerii z jakością pracy sekcji wspólnej. Natomiast sekcja jest dla mnie absolutnie esencją grania zespołowego i muszę powiedzieć, że często słuchacze chyba sobie nie zdają z tego sprawy, że jeżeli, do jakiego stopnia, bo jeżeli sekcja jest wybitna, to wystarczy, ktoś to kiedyś powiedział, nie wiem, czy Majs, czy któryś z nich, że wystarczy z przodu nie grać za dużo i już jest dobrze. I tak rzeczywiście jest. Odwrotnie, nie jesteś w stanie tego w żaden sposób uratować samemu. Możesz stawać na głowie, być mega wybitnym gościem, mieć możliwości techniczne, wiedzę, etc. To nic nie da, to po prostu nie będzie się kulać i tyle. I ja się czasami uśmiecham pod nosem, bo po prostu siedzę, słucham nagrań i mówię, Matko Boska, to potencjalnie jest naprawdę genialny materiał. No. Kurczę, sekcja nie jest dobra, no, po prostu nie dźwiga tego, bo też umówmy się, że te wszystkie propozycje nie są takie same, wiesz. Czasami coś wychodzi, ja miałem podejść do różnych, miałem trochę pomysłów i podejść do różnych formacji wcześniej i wiesz, no zawsze zostawały te, które ze mną, te, które sekcyjnie po prostu pasowały i Taka jakość, jaką na przykład daje mi Michał z Danielem Surtisem, Michał Bałański z Danielem. Nie zdarza się na co dzień, czy teraz ostatnio graliśmy właśnie Michał z Pawłem Dobrowolskim. No to jest światowy poziom, ale tak kompletnie światowy poziom. To jest jakoś oszałamiająca, więc dla mnie, dla kompozytora tych utworów i wreszcie solisty, który tam wypełnia to harmonicznie z przodu, no to wiesz, to jest samograj. No ja po prostu mam, ci ludzie idą za mną w sekundę, łapią wszystkie intencje i w związku z czym nawet jeżeli mamy słabszy dzień, bo jechaliśmy, nie wiem, tam 400 kilometrów i jesteśmy zmęczeni, to ten koncert i tak będzie dobry.
A jeżeli wszystkie warunki sprzyjają, to ja po prostu czasami, wiesz, fruwam, no, fruwam, bo się nie da. I potem przejście czasami tego samego programu, że grasz w zestawieniu, gdzie nawet nie chodzi o to, też to też chciałbym podkreślić, że nie chodzi o to, że perkusista albo basista są gorsi, chociaż i tak też bywa, ale że nie grają tak razem wspólnie dobrze, nie mają takiego przelotu. Bo to jest, jak sam grasz na basie, więc wiesz, o co chodzi, że nie z wszystkimi ci się dobrze gra i macie ten sam przelot. No to o to chodzi. Sekcja, tak jak mówię, tam nie muszą być, jeżeli są wirtuozi i mają ogromne możliwości, tym lepiej, ale czasami nawet będziesz dobierał sekcję, która będzie grała fakturalnie rzadziej, mniej dźwięków, bo na przykład masz bardziej, nie wiem, jak ja mam teraz, mi chodzi po głowie od pewnego czasu, żeby taki soul bluesowy zrobić sobie skład, gdzie nie chcę mieć wirtuozów, tylko chcę mieć taki tłusty, potwornie tłusty groove pod spodem, wiesz, no i tutaj, kto może być na basie, powiedz, zapytam teraz ciebie, to będzie fajne, to jest wywiad ze mną, ale ja ciebie zapytam, jak myślisz, kto mógłby to zrobić na basie? Na basie, kurczę, w takiej. Znasz ten rynek bardzo dobrze, bardzo, wielu by to mogło zrobić wybitnie, ale tak pytam ciebie z ciekawością, kogo ty byś wytypował? Słuchaj, no to jest złe. Powiem ci, że to nie jest dla mnie proste zadanie, bo w wersji jazzowo, tam z różnymi odchyłami, bardziej akustycznie czy bardziej elektrycznie, to jest dość. Znaczy, to są nazwiska. Natomiast w takim graniu sekcyjnym, takim byciu razem. Kurczę. No, ale taki, jak sobie no. Pomyśl, że wiesz, soul blues, taki po prostu nastawienie na to, że bas jest po prostu, jak my to mówimy w cedu między sobą w rozmowach. Tak. Bas jest typu bas. Po prostu nie tam, tylko jest. No dobre pytanie. Troszkę, że tak powiem, się zawstydziłem i przemyślę i wrócę do siebie z odpowiedzią. Nie, już ci mówię. No. Wiśnia. O, Mirek, proszę cię. Tak. On jest w tym jest straszny. To jest po prostu monstrum. Mirka uwielbiam. Nie słyszałem go na żywo strasznie dawno. Kiedyś żeśmy się przez przypadek na siebie wpadli w Lesznie, gdzie on grał koncert z kimś, a ja tam byłem na warsztatach. Nawet specjalnie miałem taką intencję, żeby zrobić koncert w Pałacu Szustra, żeby Mirka usłyszeć na kontrabasie, ponieważ ja go zawsze znałem jako basówkarza. On od wielu lat jest kontrabasistą. Tak, tak, niestety, tak. Niestety akurat wtedy nie mógł, coś się chyba zdrowotnie zdarzyło i grał zastępstwo chyba Paweł Pańta, którego również bardzo lubię, ale nie był Mirkiem Wiśniewskim, ale Mirek, tak, zdecydowanie. Ale jak jesteśmy przy nowych projektach, bo to jest jeden z tych projektów, o których mi wspominałeś, że jesteś w trakcie nagrań? Ja mówiłem ci, że ja mam sytuację w ogóle przedziwną, bo no, mamy koronawirusa, a ja mam okropne ilości pracy i właśnie dokładnie w tym czasie uczestniczę w rzeczach muzycznie najfajniejszych, jakie mi się zdarzyło robić. Jedna z tych rzeczy to jest płyta koncertowa. Mam nadzieję, że ona wyjdzie, bo jestem... Ja po prostu tego nie słuchałem przez rok po naszym graniu. Płyta koncertowa ma baso z Kubą Badachem. I to jest, no to jestem tak, to jestem wystrzelony kompletnie w kosmos. Jakością tego, co tam się dzieje. Wszystkie 12 koncertów, które mieliśmy na trasie Back to School, rejestrowaliśmy na ślady. No i teraz siedliśmy tam kilka miesięcy temu i właśnie za pieniądze, już kończymy całą sytuację. Płyta jest muzycznie po prostu, no to z tego jestem dumny. Z tego jestem dumny. To jak mi ktoś wyjdzie, to po prostu wyjdę i powiem tak, tu masz. Bo to jest niesłychane i niesłychane jest, jak Kuba się wstrzeli w tak gęstą fakturę jak Mabaso, ponieważ to są moje numery z Mabaso. To nie jest po prostu jakiś program typu, wiesz, robimy jakąś sztuczną syntezę czegoś tam, tylko po prostu Kuba przyszedł i w moment zaistniał jako czwarty członek Mabaso. Wokal, rozumiesz? Ale to jest jakaś masakra. Wokal instrumentalny. W sensie... Wokal instrumentalny, dokładnie tak, totalnie tak. Tyle tylko, że
Też nie chcę za dużo zdradzać, żeby nie popsuć niespodzianki, bo wiem, że będzie mega pięknie. Kuba, wiesz, obsługuje jeszcze oprócz tego do wokalu ma podpięte mnóstwo różnego rodzaju skrzyneczek, na których gra i które obsługuje w trakcie koncertu. Niezwykłe to jest. No, po prostu słyszę te utwory, które znam z Mabasą, z koncertów swoich, nagraliśmy je przecież na płytach. Słyszę je z Kubą i nie umiem sobie wyobrazić, żeby mogło być lepiej. To jest strasznie jakieś znowu dla mnie edukacyjne, wiesz, trochę dostajesz po głowie, no bo do głowy by mi nie przyszło nigdy, że wokal może się tak wpleić w to. To są mega trudne rzeczy do śpiewania, karkołomne, naprawdę karkołomne, a jeszcze Kuba wskoczył do nas, kiedy my jako trio jesteśmy już po dwóch płytach i po wielu koncertach zagranych, gdzie ten zespół się zna intuicyjnie, wiesz, jaki to jest przelot. Tak. Jak miałeś kiedyś takie coś, że wiesz, wkładają cię do projektu, który już ze sobą zasuwa i ty się po prostu z każdą nutą czujesz, jak bardzo jesteś obcy tutaj. No bo oni mają jakieś porozumienie takie, że tam wiesz, nawet jak jest nierówno, to i tak wszyscy lądują w tym samym miejscu, a ty stoisz i po prostu wiesz, co tu się dzieje. No i ten przyjeżdża, słuchaj, Jakub przyjeżdża, wiesz, ze swoim wokalem i no, stary, są momenty takie, że ja mam, to mi się dawno nie zdarzyło, są momenty takie, on wjeżdża z wokoderem i ja mam ciary, po prostu ja cię szkręcę. To jest jakaś masakra. A też spowodował to, bo my gramy, wiesz, taki old school z tym Mabasą. No, to nie jest muzyka w żaden sposób jakaś odkrywająca nowe horyzonty. Ja zresztą nigdy do tego sobie nie uzurpowałem prawa i zawsze podkreślam, że mi bardziej zależy na opowieści. No, jeżeli kogoś jestem w stanie pociągnąć opowieścią za sobą, to jest super. No, nie jestem taki zdolnym gościem, który będzie, wiesz, tworzył muzykę. Natomiast Kuba z wokalem, wjeżdżając jeszcze do tego z harmonizerami, z tymi wszystkimi efektami, spowodował, że my brzmimy nowocześniej. To jest niezwykłe, wiesz, że jakby ta muzyka nagle, dobra, jest ten cały background oldschoolowy, ale wokal jest ultra, ultra na tym nowoczesny i on to daje rady, wiesz, dźwiga te wszystkie rzeczy, które tam Michał, wszystkie te konakole z Danielem, wiesz, ja ci powiem, że mi zajęło trochę czasu, żeby z chłopakami się poczuć na scenie bezpiecznie, bo na początku ja byłem przyzwyczajony do tego, że raczej musiałem inspirować sekcję, żeby ruszała za mną. A z Barankiem i z Danielem jest taka sytuacja, że jak podasz jakiś podział, to uważaj, bo cię zostawią na zakręcie, wiesz, bo oni to traktują, ja po prostu to jest tak, jakbyś rzucił piłeczkę i wszyscy, jest zabawa, wiesz, bum, bum, bum i to jakby ty masz, ty, zaraz, ja tak nie chciałem, nie, aż tak to nie ma tak być, wiesz, no bo tu się zaraz zaczyna, tamten dokłada swoje. Siedziałem z tymi dźwiękami teraz miksując tą płytę i no, muszę powiedzieć, że słuchałem, oczywiście pracowaliśmy nad brzmieniem, więc słuchałem tych partii indywidualnie każdego z nich, Kuby, Michała i Daniela. Weź mnie zabij, ja nie mam pojęcia skąd tym gościem się to dzieje, ale to jest tak fajne, że mimo tych, wiesz, każdy z nich, no zobacz, Barański, Badach, Soltis, każdy z nich ma za sobą tysiące koncertów, są tak koncertowo aktywni goście i jest taki entuzjazm dla muzyki, no. No to jest po prostu, to mnie buduje, wiesz, jakoś stawia na nogi. Ja jestem z nich najstarszy, mam 54 lata, ale wiesz, to nawet nie wypada, żeby coś, wiesz, się obijać w tym towarzystwie. Zresztą szczerze mówiąc, o czym ja mówię, tam się nie da. No. Ja tam się nie da, poza tym ty nie jesteś typem, który się w jakikolwiek sposób potrafi obijać. Ja się bardzo cieszę z tego projektu z Kubą, bo Kuba ostatnio bardziej jest rozpoznawalny jako tak zwany piosenkarz. Łatwo zapomnieć o tym, że on ma za sobą Katowice, on ma za sobą Globetrottersów, on ma za sobą, znaczy Poluzjanci, którzy nie są zwykłą popową kapelą, to jest, jego, tak. Również jego świat, więc bardzo się cieszę, aby... Jerzy, zniknąłeś mnie, nie słyszę cię. A ja cię słyszę cały czas, halo, słyszysz mnie? Ja cię słyszę. Nie słyszę cię, wiesz? O, to dziwne, jestem. O, jesteś, teraz jesteś. Dobrze. Tak. A ty z Kubą miałeś okazję już zagrać
setki, jeśli nie tysiące koncertów z Globetrottersami, więc ty z Kubą w ogóle przelot muzyczny macie też ścieżkę. Tak. To nie jest do końca tak, że przyszedł obcy człowiek do zespołu, no bo... Nie, ale formuła jest zupełnie inna, wiesz? Formuła jest inna i zresztą ty znasz Mabaso i wiesz, że myśmy postawili na... To nie są jakieś, wiesz, harmonicznie rzeczy. Nie stawiałam na to, żeby rozbudowywać harmonię gęsto, wiesz, szybkie zmiany tych akordów, chociaż i takie rzeczy się zdarzają oczywiście. Głównie ten zespół jest nastawiony na współpracę ze sobą, co spowodowało finalnie po kilku latach wspólnego grania, że to się oczywiście rozwinęło do poziomu takiego, że no ciężko jest. Bo muszę ci powiedzieć, że wiele miałem już prób po drodze z wybitnymi solistami z Mabaso właśnie i no i bardzo często mówią o tym, że no właśnie o tym poczuciu obcości, że widzą o tym, że proponując jakiś podział albo jakąś zagrywkę, albo jakiś zwrot melodyczny, oddźwięk w zespole jest tak radosny, że jest po prostu, jasne, oczywiście, że tak. No. To jest jeden projekt, a drugi projekt, który właśnie w przyszłym tygodniu odbieram mastering, a teraz rozmawiałem z tobą, patrzę nawet na wstępny projekt okładki, który dostałem od Agnieszki Sobczyńskiej wczoraj. To jest moja płyta autorska, którą wydaję pierwszą w wieku 54 lat, ale wiesz, no długo czekałem, ale warto było i 11 utworów, ponad 30 gości Starego Świata i kupę to robiłem, naprawdę straszliwie, nieprzyzwoicie długo tą płytę zacząłem robić w 2013 roku chyba, albo nawet w 2012 roku i teraz jest wreszcie gotowa, ale jestem z niej sakramencko dumny. Obawiam się, że ciężko mi będzie to przebić w przyszłości. To jest z kolei typowo produkcyjna płyta, której założeniem moim jakby takim podstawowym, co wyszło przez przypadek, co napiszę, opiszę w tekście do załączonym do płyty, coś, co wyszło w praniu, płyta, która jakby moim założeniem było, żeby pokazać instrumenty sztabkowe akustyczne. Praktycznie nie gram na kacie. Gram w jednym utworze na kacie i w jednym gram jakiś podkład, no żeby się już nie wygłupiać, był mi tam potrzebny pad, więc to zagram na kacie, ale to w ogóle nieistotna jakaś tam ósma partia. Natomiast gram na ogromnej ilości akustycznych instrumentów. Ogromnej. To, szczerze mówiąc, gram na wszystkim, co mi się udało zgromadzić, więc mam i wszelakiego rodzaju kalimby, wibrafony, ksylofony, dzwonki, marimby, balafony, wiesz, no wszystko, co mi się udało akustycznego zgromadzić. I założeniem moim było, żeby pokazać te instrumenty w skrajnie różnych sytuacjach stylistycznych, starając się bardzo zdjąć z nich odium tych instrumentów, tylko klasycznych bądź jazzowych. Stąd mam płyta nie jest jakoś mega jazzowa, aczkolwiek oczywiście w każdym numerze praktycznie płyta jest po prostu fusion, ale jest bardzo szeroki fusion, bo też mam z jednej strony etniczne numery, gdzie właśnie Linley gra na przykład na basie, a z drugiej strony mam takie typowe fusionowe numery, gdzie gra Dean Brown z Ericiem Marientalem, ale mam też numery po prostu, gdzie masz rockową baladę, w której Grzesiu Skawiński zrealizował wszystkie gitary elektryczne i akustyczne i to jest niezwykłe, że mam baladę, w której elektryczne gitary Grześka są zestawione z malibami, z vibrafonami, tego nigdy nie było i to brzmi znakomicie, a to jest normalnie rockowy numer, w której oprócz gitar nie ma nic, tylko same drabiny. To samo mam zresztą z Markiem Radulim, który nagrał mi tytułowy utwór, któremu jestem ogromnie wdzięczny i chcę mu z tego miejsca strasznie podziękować, ponieważ to dzięki jego jakiejś odwadze osobistej i zaufaniu do mnie i sympatii wreszcie, on podjął rękawice jako pierwszy, no bo jeżeli wyobraź sobie, że przychodzę, nawet jeżeli się znamy bardzo dobrze, to przychodzę, wiesz, do Marka i mówię mu: Majczku, mam, słuchaj, taki pomysł, że robię utwór, w którym praktycznie każdy z tych utworów jest zrobiony tylko z jakimś jednym gościem, ewentualnie dwójką ludzi od początku do końca i nie ma innych muzyków. I ja gram na instrumentach akustycznych, a czy ty mógłbyś do tego dołożyć gitarę? No to wiesz, to brzmi po prostu, no ale jak do tak i tak. On to, facet, który był pierwszy, kupił fantastycznie
ideę, zrobił mi ten utwór i ja teraz mając ten utwór z nim, wiesz, jeszcze niedokładnie zmiksowany, tylko taki raw mix, było mi dużo łatwiej, jak już potem szedłem do wszystkich gości i właśnie na przykład Grzesiowi Skalińskiemu przekazywałem, mówię, słuchaj, no to pomysł jest taki, taki, tutaj widzisz, tak to zrobiliśmy, więc no, jest trochę hip-hopu, Andy Steve Lock mi rapuje, piękny utwór zrobił zresztą i świetnie go zmiksował i zresztą świetne bity zrobił do tego DJ Epo. No więc jak słyszysz nawet, to będzie tak, że praktycznie każdy numer z innej parafii, ale też nie miałem żadnych skrupułów, bardziej mi zależało, żeby udowodnić, że te instrumenty się sprawdzają w tak różnych ogródkach muzycznych, a jeszcze dodatkowo powiem ci, że z czym się pewnie zgodzisz, że zauważyłem, że mało jest osób, które słuchają albumów od początku do końca. Teraz de facto królują playlisty, więc ja stworzyłem taką swoistą 11 utworową playlistę i myślę, że każdy sobie znajdzie tam coś dla siebie. Trochę rzeczy jest bardzo unikalnych. Mam na przykład też takie bardzo małe formy, bo niektóre rzeczy były naprawdę szerokie. Ten utwór z Erykiem, z Dinem i z Linleyem. To mi zajął, słuchaj, 140 parę śladów, to jest naprawdę duża faktura, tam jest bardzo dużo dźwięku, ale mam też takie totalne drobiazgi, które pięknie wyszły, na przykład duet z bratą Przybytek, który jest de facto bluesem molowym, w którym ja po prostu gram na wibrafonie, brata śpiewa i tylko solo dogram na malibie i się okazuje, że nic więcej nie trzeba, ale też było bardzo trudno i to nie chodziło o takie wiesz, słodkie marudzenie, tylko utwór opowiada o dużych namiętnościach i ja to chciałem zrobić za pomocą tych sztabek, no bo Ata nie ma z tym kłopotu, bo ma taki wolumen tego wokalu, że jak przyłoży to po prostu, wiesz, szklanki pękają, pięknie śpiewa i ma strasznie mocny przekaz, ale powiem ci, to ciężko sakramencko ujechać to potem mając tylko wibrafon i malibę do dyspozycji, a tutaj opowiadasz w warstwie tekstowej, wiesz, o pożądaniu i o tego typu namiętnościach, no ale się udało. A powiedz mi, a czyje teksty na płycie? O, bardzo różne. Każdy utwór jest autorstwa kogoś innego, wiesz. No. Z częścią tych ludzi pracowałem wcześniej, na przykład właśnie z moją ukochaną Amerykanką, która mi napisała All You Want Cheryl dla zespołu Globetrotters, ale cała, praktycznie każdy utwór jest, tak jak ci powiedziałem, to jest playlista, każdy utwór jest zamkniętym świadkiem i tam inni ludzie to robią. Słuchaj, nawet do tego stopnia, że nagrania mam chyba z 5 różnych studiów nagrań, wiesz, więc no, teraz Mateusz Sołtysik właśnie, który mi realizuje mastering do tego, będzie się musiał sporo natrudzić, bo... Ale ja powiedziałem mu, żeby się też specjalnie tym nie przejmował. To bardziej chodzi o jakieś wyrównanie poziomów. I tak zakładam, że właśnie każdy sobie tam znajdzie coś. Mam nadzieję, coś dla siebie, co mu się spodoba i tyle. W takim razie bardzo ci dziękuję za rozmowę. A miało być krótko, nie? No właśnie, to jest krótki format. Debiutujący profesor Bernard Maseri. A znowu cię nie słyszę. Co tam zrobiłeś? Dobrze jest. Ja dziękuję. Ja słyszę. Dziękujemy bardzo. Bernard Maseli. Jeżeli nie słyszę, to... Do zobaczenia na trasie. Aha, okej. Okay. Dobra, dzięki.